То есть горки с горки. Вот так. Все видно. Вот. Jesteśmy na szkoleniu Pospolitego Ruszenia. Jest to organizacja sportowo-patriotyczna białoruskich opozycjonistów, którzy w przyszłości być może będą partyzantami. Rozmawiamy z panem Siergiejem Kiedyszko, członkiem Pospolitego Ruszenia. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć na początku kilka słów o waszej organizacji, o Pospolitym Ruszeniu właśnie. Pospolite Ruszenie to jest zjednoczenie Białorusinów, które w teraźniejszym momencie mieszkają w Polsce, a także na Litwie. Zorganizowane my w taki chorągwy. W tym czasie w Polsce mamy 6 chorągów i 2 chorągwy na Litwie. Jak rozumiem, takie organizacje właśnie jak wasza są także po to, żeby pokazać czy Polakom, czy przede wszystkim w ogóle całemu światu, Ukraińcom także między innymi, że Białoruś to nie Łukaszenka, że Białorusini myślą inaczej. Oczywiście. Białoruś to w ogóle nie Łukaszenka. I no, w tym momencie nie ma takich dokładnych liczb, ile osób wyjechało białoruskich. Ja myślę, że tam może 300-400 tysiąc Białorusinów wyjechało z Białorusi. Oni teraz w Polsce, było dużo ich w Ukrainie do początku wojny, później wyjechali. I в нашем жизни дуже было сконцентровано на тим Лукашенко. И я, пан, навод, питання у меня питав, что Беларусь то не Лукашенко. Ну, что то есть Лукашенко? Лукашенко то есть такий диктатор. Он в оголе не беларусин. Он не любит белорусский язык. Он не ве белорусский язык. Он не любит этой культуры. И цяло своє політичне життя он тільки винищав белорусский язык, замыкал белорусські школи, не мамы ни одного університету на белорусском языку. То фактично та неподлегость Беларуси для Лукашенко ты тільки родзай такі діяльності, чтобы використать свои планы, чтобы заробить попросту пенинзы. Он не есть белорусом, он не любит Беларусь, и Лукашенко то не Беларусь. Не знаю, что будет утро, и если будет такая ситуация, что человек будет смотреть и бронить свой край, просто хочу знать, как себя заховывать зброю, как себя заховывать в войску, бо каждая ситуация может нас напоткать. Хотел бы, чтобы та наша вольность была отзыскана не в такой способ, только в способ демократичный, але jeżeli będzie taka sytuacja, tak, jestem przygotowana na to. A proszę powiedzieć, jaka jest pani historia? Czy pani też przyjechała do Polski po roku 2020, po tym, kiedy reżim wprowadził surowe represje za protesty, czy inaczej znalazła się pani w Polsce? Do Polski przyjechała wcześniej, na studia. Tutaj zostałam i w ogóle jestem bardzo wdzięczna Polsce za możliwość tutaj studiować i się rozwijać i właśnie dlatego zrozumiałam, że z Białorusią jest coś nie tak. Jeśli by ludzie w pogonach zря jeli chleb, to ja już jestem nie omonowiec. Tak, точно. Ребята, спасибо вам! Спасибо. Proszę powiedzieć, jak dużo was jest na tę chwilę? Ilu jest członków przyszłych partyzantów, być może Pospolitego Ruszenia? Na ten moment ogólna ilość członków to gdzieś 200 osób. 200 osób. I mamy jeszcze teraz nowy taki rezerw tych ludzi, którzy tylko przyszli do Ruszenia, ale to można jeszcze nie liczyć, bo te ludzie, którzy tylko zaczęli te szkolenia, których my jeszcze weryfikujemy. To takie ogólnowojskowe szkolenie, bo różni ludzie mają różny poziom, różne wiedzy i wtedy musimy jakoś do jednego poziomu wszystkich zrobić. I dlatego to takie ogólnowojskowe rzeczy, które wszyscy żołnierz w całym świecie musi wiedzieć. To topografia, obsługa broni i coś takiego. I jeszcze mamy jakieś takie dodatkowe szkolenia, to na przykład operator dronu lub coś takiego, tam różne saperskie sprawy i tak dalej. Mamy dużo różnych instytucji białoruskich na emigracji, opozycyjnych oczywiście, takich jak Zjednoczony Gabinet Przejściowy, którego liderką jest Światłana Cichanouska, takich jak BAJPOL, Organizacja Byłych Milicjantów Białoruskich czy Funkcjonariuszy. Mamy
pułk Kalinowskiego na Ukrainie, białoruski dom w Warszawie. Wy jesteście czymś odrębnym na tę chwilę. Na tej chwili tak, bo решение było zasnowane przez BIPOL, jak pan mówił, a jeszcze przy pomocy Валерия Степановича Сахащика, to jest taki też minister obrony białoruskiej, niepodległej. I też przez niego to było zasnowane, a w tym momencie my już jak osobna idziemy struktura, niepodległej ni BIPOL-u, ni Swietlanie Cichanowskiej, ależ my mamy kontakty z nimi. Przede wszystkim no, szkolicie się po to, żeby walczyć w jakiejś przyszłości w różnej formie o swój wolny kraj. Natomiast czy to jest tak, że ci ludzie, Białorusini, którzy teraz się tutaj szkolą, oni w przyszłości być może pojadą na Ukrainę, żeby tam walczyć? Może być. Już dużo ludzi z Pospolitego Ruszenia pojechało w Ukrainę. Byli zorganizowani my ogólnie jako ruch w jesień 2022 roku. І вже 15 осіб поїхало до України. Я не мог смотреть ще з початку війни. Во-первых, це несправедливо. Во-вторых, я не мог смотреть просто, як умирає мирне населення. Мирне населення, діти, жінки. Я не можу з цим смиритися. І от ці півгода, да, вже півгода, коли я збирався сюди їхати, відкладував гроші, я думав, а може воно мені не треба? И даже до сих пор меня не отпускает чувство вины, что я еще не там, что я еще не помогаю людям, что я еще не в составе какого-либо, допустим, того же самого полка Калиновского, не помогаю украинской армии сражаться с оккупантами. Мы там как отсчитали 300, потом там 352 такие, вы знаете, что там 352, мы тут стоим. А яка є пана історія? Був заарештований 13 вересня в Мінську на протестах. До того ми мали такі удзял руху військового, бо ми були спадохроняжі, служились ми в Білоруському війську, і спадохроняжі теж зібралися, ми мали удзял в тих маршах покойових, які були в Мінську. І на одному з маршах були оточеними спецназом і такими пановими поліціянтами, як, наприклад, в Польщі кедись мали ви такі ЗОМО. У нас є такий ОМОН, і він теж в убранні цивільним, і вони попросту на нас нападли, то не було пред'явлено ніяких посвідчень поліції чи якісь потребування, бо просто тен панові на нас напали і якби бився з ними, мав бойку і був заарештований. Ta sprawa. Mówi pan, że brał pan aktywny udział w protestach 2020 roku. Ja to tak doskonale pamiętam z obrazków telewizyjnych. 100 tysięcy, 200 tysięcy potrafiło być jednego dnia na proteście w Mińsku, a takie duże protesty odbywały się co niedziela, z tego co pamiętam. Czy czuł pan wtedy, że duch białoruski się budzi? Czuł pan taką dużą energię społeczną? Tak, była ta energia, ależ ta była energia pokojowa. Ludzie ogólnie nie chcieli walczyć. Ludzie boiali się walki. To jest taki rodzaj mentalitetu białoruskiego, żeby wszystko było po zakonu. I w ten czas taka pozycja, ona jest niewygrywalna, bo kiedy ty idziesz, jakby mówisz, że jesteś za mir, a sprzeciwko ciebie wychodzi jakiś bandyta, to jemu wszystko jedno, co ty mówisz. I on cię będzie bić. Ona niesamowita będzie. Она, несомненно, будет, я в этом уверен на 100%. Вопрос в другом, какого масштаба будет эта борьба.
Вот. Нужно, мне кажется так, пора всем белорусам уже объединяться. Вот. Враг наш известен. Вот. Нужно объединяться, помогать друг другу и готовиться к освобождению. Но опять-таки после освобождения Украины. Сначала мы поможем им, и потом начнем заниматься своим домом. Na Ukrainie mają takie powiedzenie, kiedy się witają, sława Ukrainie, odpowiada się herojom sława. Czy Białorusini też mają takie powiedzenie? Oczywiście, niczym nie różnimy się, my nie różnimy się. Oczywiście, mówimy, żywie Białoruś, żywie wieczna. Dziękuję za wywiad, żywie Białoruś. Żywie wieczna, dziękuję również.